jasność. Wczoraj ptaki odleciały, dzisiaj liście z brązu miały jutro. Co będzie jutro? Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk, długo trwa. Kochani, śpiewaliśmy to wszyscy razem. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk. Śpiewaliśmy to wszyscy razem. Nadajemy wrażenia Tadeusza Mieleszki z wieczoru pożegnalnego Teresy Haremzy z publicznością polską. Ptaki odleciały, dzisiaj liście zbrązowiały, jutro, co będzie jutro? Piosenka jakby przewidziana na taką właśnie okoliczność dalekich odlotów. Pożegnanie Teresy Haremzy, która w miesiącach tak intensywnie przeżywanych przez cały naród nadziei, rozpoczętych w sierpniu 80 roku, była dzięki swej popularności i repertuarowi już niejako częścią polskiego krajobrazu. Pożegnanie z publicznością polską, którą są w tym wypadku młodzi przeważnie uchodźcy w obozie w Götzendorfie w pobliżu Wiednia, oczekujący na możliwość wywędrowania do Stanów Zjednoczonych, Kanady i innych dalekich krajów, podczas gdy również ona, artystka, która symbolizuje dla nich tyle, jest już na krótko tylko przed odlotem na stałe do Australii. Jakiż skrót sytuacyjny kolejnego polskiego dramatu. Sala niewielka normalnie służy do nauczania języków obcych, ale i tak jest największa w całym obozie, zajmującym część koszar ustąpioną przez wojsko austriackie. Miejsc na sali, gdyby się chciało siedzieć w sposób cywilizowany, najwyżej na 200 osób. A tu, kiedy Teresa Haremza i występujący wraz z nią aktor austriacki Martin Auer oraz akompaniująca im na gitarze Judith Rauscher gotowi są już do występu, wdziera się przez rozwarte nagle drzwi ludzki potok zlaknionych tego spotkania. Łomot przesuwanych krzeseł, okrzyki, koszykarze do tyłu, w obawie by wybujali wzrostem, nie przesłaniali widoku, a nawet wołania jak to. Świeczki ustawione ciasnym półkolem na podłodze u stóp artystów stanowią światła rampy na tej skromnej obozowej sali. Następne półkole to siedzący ciasno na podłodze, za nimi również zwarte rzędy siedzących w dopiero co przesuniętych możliwie najbardziej do przodu krzesłach, a tylne rzędy to już stojące na krzesłach i stolach, głowami nieomal opierający się o sufit. I oto nad tą zatłoczoną także trudno by było jeszcze komukolwiek się wcisnąć salą, szybować zaczyna pieśń, która otwierała już tyle programów Teresy Haremzy, wznosząc się na jej czystym, wspaniale wymodulowanym głosie bez akompaniamentu. Pieśń o orle. Widziałam ja orła na niebie, gdzie obok się biały kolegie. Do ludzi wołał, że wolność to słońce, że nie ma końca i nie zna, co brzeg. Skrzydłami jak śniegi białymi przez lądy szerokie tej ziemi zataczał koła i wołał i śpiewał i wolność w sercach zasiewał jak chleb. A.
Po pieśni o orle zmiana nastroju. Nostalgiczna nuta retro z połowy lat 60. Czuły liryzm podbarwiony humorem, niczym okular zachodzący mgłą w okularnikach Agnieszki Osieckiej. Okularnicy. Po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami, z papierami, kompleksami, notatkami i książkami itp. itd. itp. itd. itd. Uszy mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne i mroczne. Takie dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. itd. itp. itd. itd. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku i nie dla nich te Molaje i Paryże i Szanghaje i nie dla nich pali uba, pani Lela, ani buba itp. itd. itd. Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. Wtem okular zejdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą, potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce itp. itd. itd. Wymęczeni, wychudzeni, z dyplomami już w kieszeni, wyruszają pociągami, potem żenią się z żonami, potem wiążą koniec z końcem za te polskie 2000 itp. itd. Po okularnikach kilka pieśni z oratorium kolędniczego, albo jeśli kto woli, muzykalu Kolęda Nocka. Słowa Ernesta Bryla, muzyka Wojciecha Trzcińskiego. Zmiana nastroju i tonacji, ale repertuar Teresy Haremzy bynajmniej nie jest składanką. W dalszym ciągu chodzi o portretowanie Polski piosenką. A Kolęda Nocka, najpopularniejszy spektakl owych wielkich 16 miesięcy, to wspaniale i chwilami drapieżne malowidło naszego kraju w mocnych kolorach przybijających przez kolędniczą konwencję. Kolędnicy, szopka, gwiazdy i anioły, czasami obrazki aż sielskie. Tylko posłuchajcie słów uważnie, a pryśnie cały ten czar wigilijnej sielanki, a scena wybuchająca protest z songami zrywa żywiołowe oklaski uznania co chwila przy otwartej kurtynie, pisał jeden z recenzentów. Teresa Haremza wraz z Krystyną Prońko były wielkimi gwiazdami tego spektaklu. Kiedy wystawiany był w Teatrze Muzycznym w Gdyni, przyjeżdżały na niego wycieczki z całej Polski. Po przedstawieniu w Teatrze Wielkim w Warszawie owacje trwały 17 minut. Teresa Haremza grała, jak wspomina. Grałam rolę Marii, która staje się zwykłą, szarą, codzienną, polską kobietą brzemienną. Gdzie ja
Głos i interpretacja Teresy Haremzy, szkoda, że utrwalone w tak trudnych warunkach, cudownie łączą się tu w jedno z pięknym tekstem, z wizją czegoś w rodzaju, że zaryzykuję, polskiego pejzażu biblijnego. Wspaniała miniatura, słowno-muzyczna, niewątpliwe dzieło sztuki, z wielkim przejęciem odebrane przez tę w tak niezwykłych okolicznościach zgromadzoną publiczność. I uzupełniająca to kolęda Matki Brzemiennej. Po co tutaj stoisz i na domy patrzysz? Pokój mego dziecka chciałabym zobaczyć, a ty dziecko śpi, jak najdłużej śpi, słabe ma. I znowu zmiana tonacji, a tym razem więcej nawet, bo i wykonawcy. Ale temat nadal ten sam. Polska. Towarzyszący dotychczas Teresie Haremzie gro na gitarze aktor austriacki Martin Auer włącza się do programu jako piosenkarz. Zaangażowany po uszy w sprawę polską i utalentowany artysta zdążył już stać się ulubieńcem uchodźców polskich w Austrii. Należy do towarzystwa Solidaritet mit Solidarność, a na gitarze ma banderolę ze znanym już w całym świecie charakterystycznym napisem z biało-czerwoną chorągiewką Solidarność. W ciągu dwóch zaledwie miesięcy nauczył się wcale dobrze po polsku,
tak w każdym razie, że może rozmawiać, i przetłumaczył na niemiecki kilka pieśni polskiego ruchu wolnościowego zrodzonego w sierpniu 80 roku. Kilka piosenek poświęconych Polsce napisał i skomponował sam. A jedną z najwspanialszych pieśni tego okresu, baladę o Janku Wiśniewskim, stanowiącą niezapomniane finale Człowieka z żelaza Andrzeja Wajdy, śpiewa po polsku i po niemiecku. To ostatnie we własnym tłumaczeniu. Geht heim, geht heim, o Państwie kam. Arbeite aus Grünja, arbeite aus Gleich. Die Welt hat verloren, die Welt hat geschwiegen. Janek Wiśniewski. Weint nicht, Mütter, es war nicht vergebens. Seht ihr nicht auf der Welt dort die Fahne sich heben? Für Brot und für Freiheit und für ein neues Polen ist Janek Wiśniewski gefallen. Für Brot und für Freiheit und für ein neues Polen ist Janek Wiśniewski gefallen. Chłopcy z grobówka, chłopcy schylony, dzisiaj milicja użyła broni. Gdzieśmy stali i cenie rzucali? Janek Wiśniewski, halo. Na drzwiach ponieśli w dół świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie drucha, Janek Wiśniewski padł. Huczą petardy, ścielą się gazy, na robotników sypią się razy. Padają dzieci, starcy kobiety, Janek Wiśniewski, halo. Jeden zraniony, drugi zabity, krwi się zachciało śląskim bandytom. To partia strzela do robotników, Janek Wiśniewski. Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział, Janek Wiśniewski padł. Nie płaćcie matki, to nie da darmo. Pod stocznią sztandar z czerwoną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski, halo. Za chleb i wolność i nową Polskę, Janek Wiśniewski, halo. Wraz z baladą o Janku Wiśniewskim przeciąga, zdawałoby się, przez salę podmuch nastroju tamtych dni.
znają tę pieśń na pamięć, jak zresztą cały prawie repertuar. Przed następną pieśnią Teresa Haremsa zwraca się do nich. Kochani, śpiewaliśmy to wszyscy razem. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz. Jak ten strajk, długo trwał. Więc na trzeją przetrzymują, od lato mnie przyjmują, jak pomyślą, ile to kosztuje nas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwał. Umrze chęć, lek noch an jene zjad, als in den Straßen unser Blut geflossen war. Doch wir lernen, wie man streikt, verhandelt, sich nicht beugt, was wir lange fordern, endlich wird es wahr. Doch du, mein Gott, Powstaje potężny, zgrany chór. Patrzę na te młode twarze, myślę o około 50 tysiącach Polaków przybywających obecnie w Austrii. Często ludzi, właśnie jak ci tutaj, młodych, nieraz wykształconych. Nie wrócą do Polski inżynierowie, technicy, artyści, w tym Teresa Haremsa, studenci i po prostu młodzi ludzie pełni sił. Nie wrócą, bo nie widzą dla siebie życia w półokupowanej i deptanej ubeckim butem ojczyźnie. Wyniszczanie substancji narodowej również w tej postaci jest jeszcze jedną zbrodnią reżimu. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwał. Więc dlaczego się przyjmują, postulatów nie przyjmują, niech pomyślą, ile to kosztuje nas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, i jeszcze o strajkach i walce robotników polskich. Ach, no właśnie. Początkowo jak Martin powiedział mi, że śpiewa krakowiaczka, to byłam zbulwersowana, bo nie dość, że Austriak, to jeszcze krakowiaczek po niemiecku. I to na dodatek krakowiaczek nie krakowski, a gdański. Ale prosimy Martin. Wurde hochgeehrt, er verstand so hübsch zu reiten, zu spielen mit dem Schwert. Aber wir in Danzig werden jetzt berühmte Leute, nicht weil wir so hübsch aussehen, nein, weil wir es verstehen zu streiken. Und alle Polen hauschen und alle Polen schauen, denn unser altes Danzig gibt ihnen Selbstvertrauen. Danzig kämpft fürs Recht, das man uns entführt hat, in all den Jahren, wo man uns stets mehr kommandiert hat. Der Arbeiter von Danzig hat's wohl nicht bloß zum Herren. Er schnappt sich die Ausherrscher, spricht Moment mal, meine Herren. Sens ogólny tej powstałej w optymistycznych czasach burzy i naporu piosenki Martina Auera jest taki, że podobnie jak Kraków słynął kiedyś w Polsce z rycerzy, tak Gdańsk zasłynął ze swoich robotników, którzy ze swym wodzem Lechem Wałęsą walczą o prawa ludu. Ihr feige Lügenbande, wir tun euch nichts, es bleibt euch für ewig eure Schande. Jakoś ten czas tak szybko zleciał. Program właściwie w mgnieniu oka dla mnie. Chciałabym zaśpiewać psalm o wieści. Chciałabym tym uchorem pożegnać się z wami, z moją publicznością, z polską publicznością,
powiedzieć od siebie, że wszyscy znaleźliśmy się tutaj, bo łączyła nas wspólna idea, wspólna potrzeba, potrzeba wolności. A na razie samodzielnie się. Wspaniały ten psalm o gwieździe stał się, jak napisał jeden z recenzentów muzykalu Kolęda Nocka, nieomal pieśnią narodową. Wielki, chociaż krótki czas, z takim trudem wywalczonych wtedy wolności, zrodził też wielkie pieśni. Naszą gwiazdą, pójdźcie w jasność i jasność.
ale publiczność, jej polska publiczność, dziś uchodźcy, podobnie jak sama artystka, nie chce jeszcze rozstawać się z Teresą Haremzą.
szczęśliwego lotu do Sydney 20. Żeby samoloty nie porwali do Moskwy. Dziękuję bardzo. I oto po tym koncercie w obozie, z którego jechaliśmy roztrzęsioną i zagraconą furgonetką, jesteśmy w przelotnym, uchodźczym mieszkanku państwa Haremsów, w starej przybudówce niemniej leciwego domu przy zacisznej firmie Angasse w 12. dzielnicy Wiednia. Poetycka rudera, bardzo ciepło, kanapki i herbata, bajeczny, kolorowy plakat z kolędy nocki na ścianie, dzieło męża pani Teresy, Grzegorza Haremzy, świetnego artysty-fotografa. Rozmowa z panią Teresą. Jak pani doszła do piosenki i co piosenka dla pani oznacza? W jakim stopniu pozwala pani wypowiedzieć się? W jaki sposób doszłam do piosenki? Chyba bardzo typowo, jak na piosenkarkę polską. W czasie studiów, jako osoba śpiewająca, wzięłam udział w festiwalu piosenkarzy studenckich w Krakowie. Tam dostałam nagrodę, no i tak to się właśnie zaczęło. Później ścisłe związki ze swoim środowiskiem studenckim, a więc związki z twórcami piosenek, zarówno kompozytorów, jak i autorów tekstów. Coraz więcej przyjaciół, coraz więcej poznanych twórców, coraz więcej pracy, więcej koncertów i powoli stało się to moim zawodem. Jeżeli chodzi o mnie i o moje śpiewanie, co ono dla mnie oznacza, jest na pewno ogromną moją potrzebą. W tej chwili sobie nie wyobrażam, że mogłabym nie śpiewać, czyli musiałabym uprawiać swój wyuczony zawód, czyli zawód psychologa. Śpiewanie jest tak wielką potrzebą, że w chwili obecnej, gdybym nie śpiewała, zrobiłabym to tylko i wyłącznie z konieczności. Wydaje mi się, że śpiewanie jest moim posłannictwem. Natura dała mi głos, który może przenosi pewne treści w ściśle określony sposób. Określone predyspozycje psychiczne powodują, że mam do przekazania swojej publiczności, publiczności na moim koncercie, pewne treści. Mając ścisły kontakt ze swoimi słuchaczami, wiem, że moje śpiewanie jest im potrzebne, że daje im wiele doznań. Tutaj, na emigracji, podtrzymuje ich na duchu, dodaje wiary w walkę o znalezienie własnego, swojego nowego miejsca w nowym, trudnym w sumie dla nas wszystkich świecie. Ja należałam do piosenkarek, które nie lubiły śpiewać piosenek o kwiatkach i o nieszczęśliwej miłości. Tylko i wyłącznie interesowałam się piosenką literacką, piosenką poruszającą problemy życia codziennego, problemy, no, polityczne również, biorąc udział w musicalu Kolęda Nocka. Czym jest piosenka, może poszerzę nawet temat, również kabaret dla Polaków? Czy nie odnosi pani wrażenia, że właśnie ta świadomość, że się jest swego rodzaju namiastką opozycji, rozzuchwala twórczość? Zupełnie się z panem zgadzam. Wielka potrzeba mówienia prawdy w polskim społeczeństwie. I właśnie to, o czym pan wspominał, rozzuchwalenie intelektualne, spowodowało, że polski kabaret stoi na bardzo wysokim poziomie. Mieliśmy w Polsce do grudnia ubiegłego roku bardzo wiele, bardzo dobrych kabaretów. Każdy z nich miał swoją publiczność, swoich wielbicieli, każdy miał swój rodzaj przekazu i swój kod informacyjny, swój rodzaj kamuflażu. Każdy z nich był przekonany o tym, że tak trzeba. Pani Tereso, ja się dałem zauroczyć pani ocenami, były tak ciekawe, że właściwie oddaliliśmy się już od pani własnej kariery twórczej. Jakie były jej kolejne etapy?
Zaczęłam śpiewanie w sposób dosyć tradycyjny, jak na polskie piosenkarstwo. Nagroda na Festiwalu Piosenkarzy Studenckich w Krakowie. Później kalendarzyk coraz bardziej zapisany kolejnymi terminami. No i powoli stało się to moją profesją. Od czasu współpracy z Markiem Grechutą w wspólnym, dużym, estradowym programie stałam się piosenkarką zawodową. W międzyczasie kończąc swoją psychologię. Później współpraca z Teatrem Stu, rola duża w musicalu Teatru Stu w Szalonej Lokomotywie, współpraca z Czesławem Niemenem, później Sewerynem Krajewskim. Na końcu praca w Teatrze Muzycznym w Gdyni, musical Kolęda Nocka, współpraca z Wojtkiem Trzcińskim i Ernestem Brylem. W jakim stopniu śpiewając czuje się pani równocześnie aktorką, która interpretuje, dla której piosenka jest równocześnie rodzajem skeczu do odegrania? No, może nie nazwałabym tego skeczem. Mój sposób odczuwania tekstu i przekazywania tekstu jest określony. Inni to nazywają właśnie aktorskim czuciem słowa. Ja nie próbowałabym tego definiować. Śpiewam każdą piosenkę tak, jak czuję dany tekst, tak jak uważam, że jest to najsłuszniejsze, najbardziej precyzyjne. Którą z pozycji pani repertuaru lubi najbardziej i dlaczego? A więc najbardziej lubię piosenki, które zrobiłam właśnie przed wyjazdem z Polski, czyli utwory z Kolędy Nockiej. Zwłaszcza, że śpiewając je tutaj, w Wiedniu i na terenie całej Austrii, znajdują one swoich odbiorców, Polakach, jak i również Austriakach, którzy ciekawi są tego naszego widzenia świata i ciekawi są naszego uzasadnienia decyzji pozostania w obcym dla siebie świecie. Pani Tereso, kończy się bardzo ważny rozdział w pani życiu. Podobnie jak dobiega do końca nasza rozmowa, odlatuje pani wkrótce do Australii. Polska zostaje jednak, cokolwiek by się powiedziało, bardzo daleko. Co miałaby pani do przekazania swoim słuchaczom? Wyjeżdżając do Australii, chciałabym zostać właśnie solidną Australijką, znaleźć tam swoje miejsce, mieć tam swój dom, swoje dzieci, znaleźć swoich nowych słuchaczy i nową publiczność. Ale wiadomo, że Polska będzie zawsze tym miejscem najbardziej ukochanym, za którym zawsze będziemy tęsknić. I tam będą wszyscy nasi najwięksi, najwspanialsi przyjaciele. I tam będzie właśnie ta moja najukochańsza publiczność, której niestety nie mogę zabrać ze sobą. Dziękuję pani serdecznie. Maleńcy nieważni i żyjący w bojaźni, pójdźcie za naszą gwiazdą, pójdźcie jasność, jasność. Niech to światło ogromne stanie się naszym domem, niech w promieniach tej gwiazdy ręce ogrzeje każdy. Wolnością, od jasności jasnością, pójdźcie za naszą gwiazdą, pójdźcie w jasności jasność. Jak to światło ogromne stanie się naszym domem, w tych promieniach tej gwiazdy ręce ogrzeje każdy. Odetchnij wolnością, pod jasności jasnością, pójdźcie za naszą gwiazdą, pójdźcie w jasności jasność. Śpiewała Teresa Haremza. Nadaliśmy audycję Tadeusza Mieleszki. Śpiewaliśmy to wszyscy razem.
z pożegnalnego występu Teresy Haremzy dla publiczności polskiej w obozie dla uchodźców w Götzendorfie w Austrii. Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.